Rozmowa dnia w News Radio. Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejne wydanie audycji Różne oblicza ekonomii. Z okazji Roku Edukacji Ekonomicznej ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej na stulecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego. Witamy dzisiaj w naszej audycji doktor habilitowaną Małgorzatę Guzowską, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego z Instytutu Ekonomii i Finansów i Katedry Ekonometrii i Statystyki, której zadam pierwsze, dość podchwytliwe pytanie. Ile matematyki jest w ekonomii, bo pani profesor z wykształcenia jest matematyczką, a później dopiero stała się ekonomistką. A może nawet staje się ekonomistką. Myślę, że to jest proces ciągły. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie profesorze, prywatnie Sławku, znamy się od wielu lat. Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. I gdybym wiedziała, że takie trudne pytania będę tutaj słyszeć, to bym się bardziej przygotowała. Jest to o tyle ciężkie pytanie, że nawet wśród ekonomistów, pracując już, jakby nie było ponad 20 lat na Wydziale Ekonomii, sama obserwuję, że mamy różne grupy ludzi, jeżeli chodzi o podejście ilościowe, nie tylko matematyczne, natomiast ilościowe do ekonomii. Mamy grupy ekonomistów, którzy w ogóle nie używają prawie matematyki, czyli posługują się słowem, posługują się definicją, posługują się przekształceniami wszystkimi ekonomicznymi tylko i wyłącznie w ramach definicji, twierdzeń, pewnych teorii. Bo wychodzą z założenia, że ekonomia jest nauką społeczną. Dokładnie. Mamy potem grupę, to druga skrajna może grupa, taka jak ja, która widzi wszystko wzorami. Czyli dla tej grupy ekonomistów zobaczenie wzoru dopiero otwiera nam takie jakby jasność tego, co się dzieje, jakie procesy zachodzą w ekonomii, czy w gospodarce, czy w różnych innych zjawiskach okołoekonomicznych. No i mamy trzecią grupę, najbardziej uprzywilejowaną, która rozumie obie te grupy, czyli jest w stanie łączyć to słowo, czyli te nauki społeczne, z metodami ilościowymi. Natomiast zdania są podzielone. Są ekonomiści, którzy uważają, że bez matematyki ekonomia by nie istniała, ale są też ekonomiści, którzy uważają, że za dużo metod ilościowych, za dużo matematyki, to są jakieś fikołki matematyczne i tak naprawdę powinniśmy wrócić do takiego sedna rozmawiania o teorii ekonomii tylko i wyłącznie słowem. Jakbyśmy sięgnęli do początków ekonomii jako nauki, czyli do czasów Adama Smitha, koniec XVIII wieku, no to ta jego słynna książka o bogactwie narodów jest tak naprawdę traktatem filozoficznym i ci pierwsi ekonomiści nie używali matematyki, nie używali liczb do wyjaśniania procesów przez nich opisywanych. To się dopiero zaczęło pojawiać później. Tak, zaczęło się to pojawiać później w momencie tak naprawdę pojawienia się też pieniądza i próby wartościowania pieniądza, czyli taki pierwszy wzór matematyczny, który możemy uznać za model matematyczny, to jest wartość pieniądza w czasie, z której w finansach najczęściej też go stosujecie. Natomiast mimo wszystko ten traktat filozoficzny Adama Smitha, wspomnianego przez ciebie Sławku, teraz uważa się za tak naprawdę podwaliny pod ekonomię ewolucyjną, czyli też tego, co się dzieje w czasie z ekonomią, czyli po części tego, czym ja się zajmuję, czyli układami dynamicznymi w ekonomii, czyli jak z czasem zmieniają się różne zjawiska ekonomiczne, to ten jego traktat, mimo tego, że filozoficzny, był bardzo często podwaliną właśnie do tych pierwszych modeli matematycznych. Mówimy tutaj o austriackiej szkole ekonomii matematycznej, gdzie pierwsze modele wzrostu zaczęto konstruować w ujęciu matematycznym i potem już mamy całą falę ogromnej ilości różnego rodzaju modeli matematycznych, często teoretycznych, które się pojawiały, z wykorzystaniem tych narzędzi, które były powiedzmy w XIX wieku, czy potem już w XX wieku też, które stanowiły podwaliny do
do obecnego wykorzystania razem z danymi pewnych teorii, czyli już mówimy o ekonometrii czy badaniach operacyjnych. Natomiast pierwsze tak jakby podwaliny matematyczne to są bardzo proste modele, które teraz studentom pokazujemy, które myślę, że studenci byliby w stanie z jakąś większą wiedzą matematyczną byliby w stanie też zbudować. A czy do studiowania na kierunkach ekonomicznych matematyka jest niezbędnie konieczna? Też są zdania podzielone. I na jakim poziomie jest ona konieczna? Kiedyś powiedziałabym, w zależności od tego, w jakich kierunkach chcemy kształcić tych naszych studentów. Czasami studenci, szczególnie takich najbardziej społecznych naszych poddziedzin, powiedzmy zarządzania, zawsze narzekają, że no, im ta matematyka nie jest potrzebna i absolutnie nie będzie potrzebna. Natomiast moim zdaniem podstawy matematyki, jakie w tej chwili mamy, bo musimy pamiętać, że czasy, kiedy my kończyliśmy szkołę średnią, to był zupełnie inny poziom matematyki. W tej chwili ci nasi studenci, którzy do nas przychodzą, no, są z poziomem matematyki trochę przypominającym po maturze o profilu podstawowym 8 klasę sprzed 20 lat mniej więcej. Czyli musimy mimo wszystko pokazywać różne nowe narzędzia, może nie bardziej zaawansowane narzędzia, nie nowe, które można w ekonomii wykorzystać. I zawsze tym studentom, którzy mówią, że im matematyka się nie przyda, zawsze mówię, że przyda im się do tego, żeby też jako, nie wiem, przyszli dyrektorzy, kierownicy, umieli rozmawiać z osobami, które dla nich cokolwiek liczą. Jest potrzebna też do tego, żeby zrozumieć tą drugą osobę, porozumiewać się też tym językiem, gdzie ta matematyka jest wykorzystywana, czy przy jakichś prognozach, przy obliczeniach, przy różnego rodzaju wskaźnikach, żeby ta osoba zarządzająca rozumiała też to, co pracownik na przykład do niej mówi. Na kierunkach bardziej ilościowych, no powiedzmy w finansach, tak? Matematyka w tej chwili, jeżeli mówimy o zaawansowanych finansach, może już nie sama matematyka, ale metody pochodne od matematyki są bardzo zaawansowane i wtedy, żeby porównywać się do tego, co się obecnie, jakie narzędzia się stosuje, no musimy mieć te podwaliny matematyczne, żeby tak jakby na ten rynek pracy wejść. Ale dzisiaj najprawdopodobniej jednak dużo łatwiej posługiwać się matematyką, bo nie trzeba liczyć. Tak naprawdę są narzędzia informatyczne, które liczą, a rolą ekonomistów jest umiejętność interpretowania wyników tych obliczeń, które niejako wychodzą same. Tak i nie. Znaczy, z jednej strony się zgadzam oczywiście, bo też moje badania często polegają na tym, że przeprowadzam jakiegoś rodzaju symulacje, obliczenia, które za mnie robi algorytm. Natomiast my uczymy studentów też takiego podejścia już na wyższym etapie, ale na podstawowym etapie uczymy też studentów podstaw tych narzędzi, ponieważ żeby interpretować wyniki, żeby ocenić wartość tych wyników, musimy wiedzieć, w jakiej podstawowej wersji dany algorytm działa. Czyli kiedyś mieliśmy przedmiot metody numeryczne, na którym tak naprawdę poza programowaniem ja uczyłam swoich studentów oceny tego, co nam wypluwają różnego rodzaju programy numeryczne, ponieważ nie każda metoda nadaje się do rozwiązywania konkretnego problemu, czyli musimy też umieć zinterpretować ten wynik, który dostajemy, a po drugie też ocenić jakość tej metody. W tej chwili mamy cały internet zasypany gotowymi algorytmami do rozwiązywania różnych problemów, także ekonomicznych. Natomiast warto najpierw sprawdzać jakość tych algorytmów, sprawdzać jakość programów, bo one są różnej jakości i możemy potem na przykład dostać wynik, który my będziemy interpretować, że nam wyszedł, a okaże się, że tam jest jakiś błąd w liczeniu. Zawsze mi się taki przykład nasuwa, jak ważna jest ta umiejętność interpretowania tego, co nam nawet zwykły Excel daje. Pamiętasz, Sławku, jak pracowaliśmy ponad 10 lat temu przy budżecie zadaniowym, w jednym z ministerstw, nie będę mówiła, którym, zdziwiła mnie i jeden wskaźnik mnie bardzo zdziwił, ponieważ był ogromny, przekraczał populację, której dotyczył i poprosiłam o inne
elementy tego wskaźnika, tak jakby pośrednio okazało się, że ktoś sumował kwoty, sumował ludzi, sumował miary, których absolutnie nie wolno było sumować i dostał właśnie dziwną wartość wskaźnika. Odpowiedź była taka, że zrobił to Excel. Czyli to jest taki bardzo prosty przykład, jak najprostszy kalkulacyjny arkusz możemy wykorzystać do obliczeń, ale zawsze musimy włączać do tego myślenie. Czyli musimy umieć zweryfikować dany wynik. Czyli my tak naprawdę na tym etapie pierwszego roku na studiach ekonomicznych, gdy uczymy matematyki, uczymy w kontekście narzędzi. Nie zasypujemy obecnie studentów dowodami, których jeszcze uczyłam, gdy zaczynałam pracę na wydziale. W tej chwili skupiamy się na tym, żeby studenci umieli rozwiązywać różnego rodzaju problemy ekonomiczne w małym zakresie, na, nie wiem, małych macierzach, na małych modelach, żeby potem umieli to przełożyć już właśnie na te algorytmy, z których będą mogli w przyszłości korzystać. W naszej audycji staramy się promować nasze osiągnięcia. Chciałbym w takim razie dowiedzieć się, i nasi słuchacze też pewnie chcieliby się dowiedzieć się, jakie są twoje zainteresowania naukowe, te związane z zastosowaniem matematyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych. Co ciebie w ekonomii naukowo pociąga? Ja się zajmuję tak najprościej, znaczy taki mój główny nurt naukowy, to jest zastosowanie układów dynamicznych do opisywania zjawisk ekonomicznych. Układów dynamicznych, czyli układów równań różniczkowych bądź różnicowych, czyli takich modeli, które pokazują zmiany różnych zjawisk w czasie. I taki pierwszy mój element mojej pracy to jest tak naprawdę przejście z czasu ciągłego na dyskretny, bo to okazało się problematyczne. I tu nie chciałabym się nad tym rozwijać, natomiast w tym kontekście pracy te modele dają mi też bardzo dużo satysfakcji, ponieważ po pierwsze, część osób uważa, że takie typowe modele matematyczne ze szkoły ekonomii matematycznej to są jakieś stare modele, w stylu modele wzrostu, modele, nie wiem, demograficzne, modele równowagi ogólnej, które były kiedyś podwaliną teorii różnych ekonomicznych. Potem część została wykorzystana w ekonometrii i tak naprawdę jest to już coś, co przeszło. Natomiast tak samo jak ekonomia, matematyka i zastosowanie matematyki w ekonomii się rozwija i także w przypadku tych modeli matematycznych, w tej chwili mnie fascynują modele, które włączają człowieka bardzo mocno, nie tylko teorie, czyli takie modele na pograniczu ekonomii, ale też nauk społecznych, czyli teoria gier, ewolucyjna teoria gier, gry, które powtarzamy w czasie i obserwujemy, co się dzieje przy różnych zmianie warunków. I także modele tak zwane agentowe, gdzie pokazujemy wpływy ekonomiczne na to, jak zachowują się na przykład jednostki. Czyli to oznacza, że matematycy potrafią wyliczyć zachowania człowieka? Bardziej potem symulować, natomiast żeby można było te symulacje przeprowadzić, jak się buduje taki model symulacyjny, najpierw patrzy się na jego tak jakby warunki matematyczne, jakie on ma rozwiązania, jak będzie się zajmował, zachowywał w czasie. Bo na czym polega praca z takim modelem? Jeżeli mamy model teoretyczny zbudowany, to po pierwsze w ekonomii najczęściej się pytamy, gdzie jest punkt równowagi, czyli do czego ten model nam będzie zbiegać. Potem zadajemy sobie pytanie, jak szybko w czasie dojdziemy do tego poziomu równowagi. Możemy tutaj mówić, nie wiem, o modelu wzrostu, jakiejś równowadze ekonomicznej w różnych aspektach. Potem kolejne pytanie, które sobie zadajemy, jak zmiana niektórych czynników, które wpływają nam na zachowanie tego modelu, wpłynie nam na to rozwiązanie, albo tempo dojścia do tego punktu równowagi. Może nigdy nie dojdziemy do tego punktu równowagi, bo pojawią się zupełnie inne zjawiska. To jest tak jakby główne zadanie tych modeli teoretycznych. Więc na początek bada się teoretycznie, jak ten model zadziała, żeby można go było zastosować w praktyce. Taki przykład takiego modelu, jak go się stosuje w praktyce, wspomniałam o tych modelach agentowych.
Jednym z rodzajów takich modeli agentowych jest takie modele, gdzie podążamy za liderem. I te modele mnie fascynowały i się często wykorzystuje w polityce, żeby zobaczyć, jak grupy ludzi, jak szybko zaczynają zmieniać zdanie, podążać za różnymi liderami, ale okazało się, że bardzo duże wykorzystanie taki model ma w marketingu i w sprzedaży. Ponieważ no teraz, szczególnie w naszych czasach, gdzie jesteśmy w dobie influencerów, już kilkanaście lat temu, gdy rozmawiałam z moim kolegą z Australii, on mi mówił, że zajmuje się właśnie takimi modelami agentowymi, gdzie się podąża za liderem, gdzie analizuje się na początek grupy ludzi, którzy mają największy wpływ medialny. I już te kilkanaście lat temu, na przykład osobami, które mają największe wpływy medialne, były gwiazdy K-popu. Co to powoduje? Że w tej chwili, jeżeli K-pop mamy K-popowy, koreański K-pop, tak? Koreański pop. I co to oznacza z naszego ekonomicznego punktu widzenia? Że jeżeli mamy taki boys band albo girls band w Korei, który śledzą na Instagramach miliony ludzi, to są naprawdę ogromne miliony ludzi, wcześniej firmy różnego rodzaju podpisywały kontrakty na promocję, na logowanie produktu z grupą całą. W tej chwili podpisują z pojedynczymi osobami i to nie są firmy małe. To są, nie wiem, w przypadku mody ogromne francuskie, włoskie firmy, nie chcę tutaj logować produktu, z każdą z osób osobno, ponieważ wiadomo, że to podążanie za tym liderem jest takie, że jeżeli ta osoba, nie wiem, dziewczyna będzie miała konkretną torebkę, buty, to się za chwilę sprzedaje w ogromnej ilości. Gdy na swoich przedmiotach, szczególnie z ekonomii matematycznej, podaję takie przykłady, to studenci sami w tej chwili podają też, że no, piję teraz kawę, nie z firmy, akurat nie chodzę na przykład za często do Starbucksa, ale opowiadały mi studentki, że pojawił się jakiś nowy napój kawowy, powiedzmy właśnie w Starbucksie i jeżeli jakaś influencerka, która ma naprawdę dużą ilość followersów, pokaże się z tą kawą, że był moment, że sprzedały się kawy w ciągu 2 godzin w całej Polsce. Czyli to jest takie tempo podążanie. Czyli oczywiście z jednej strony jest to zjawisko socjologiczne, dla nas jako ekonomistów jest to zjawisko finansowe, tak? Badanie w ogóle preferencji konsumentów, to też jest ekonomia matematyczna. Jak analizuje się te dane, jak idziemy do sklepu, kupujemy, robimy zakupy, budujemy koszyk, ile płacimy, jak wygląda struktura naszego koszyka. To są takie proste analizy matematyczne tak naprawdę w naszym codziennym życiu. A jeśli do tego dodamy jeszcze to, że bazujemy na big data, na ogromnym zbiorze danych, no to ja rozumiem, że dzięki temu te wyniki oszacowania tych modeli są zbieżne z tym, co się dzieje w realnej gospodarce. Tak, w tej chwili tak naprawdę najlepsza praca dla matematyków, ja czasami sobie przeglądam, jakie są oferty pracy dla matematyków, to są praca z big data, ale też z różnymi modelami optymalizacyjnymi, gdzie wykorzystujemy różne teorie optymalizacyjne, czyli pracuje się wtedy dla dużych koncernów, które zbierają informacje o klientach, żeby z tego całego gąszcza informacji wyciągać małe grupy fokusowe, albo jakieś specyficzne grupy, które nas będą interesować w przyszłości, jako te grupy, dla których będziemy specjalne produkty stosować. I tu i zarówno mamy ogromne, nie wiem, podejście programistyczne, bo musimy programować te modele, ale też jest podejście matematyczne. Więc matematycy przydają się w takich analizach. Zazwyczaj matematyka kojarzy się z pewnego rodzaju abstrakcją, a twoje przykłady pokazują tak naprawdę, że ten często abstrakcyjny, pozornie przynajmniej, język matematyki jest bardzo mocno konkretny. Staram się, znaczy myślę, że jako kobieta, najczęściej gdy mężczyźni się zajmują matematyką, zajmują się tą abstrakcyjną. Gdy rozmawiam z moimi kolegami, którzy zajmują się geometrią symplektyczną, czyli w przestrzeniach wielowymiarowych widzą jakieś węzły i różnego rodzaju interakcje, ja się ich pytam, gdzie jest zastosowanie? No do końca nie wiemy.
nie zastanawiamy się nad tym. Ich fascynuje to, że mogą jakiś problem rozwiązać. Natomiast czasami, który najpierw sami tworzą pewnie. Możliwe, że tak. Natomiast czasami jest tak, że matematyka idzie tak jakby swoją drogą, a zjawiska społeczne, ekonomiczne idą swoją drogą. I czasami muszą się spotkać osoby z obu tych środowisk, które rozmawiają tym samym językiem, są w stanie się porozumieć, bo używamy zupełnie różnych języków, żeby okazało się, że coś, co w matematyce było stosowane zupełnie teoretycznie, nagle mogło okazać się przydatne w zjawiskach ekonomicznych. Tutaj najlepszy przykład to jest teoria gier, tak? Myślę, że większość ze słuchaczy obejrzała Beautiful Mind, Piękny Umysł, jak właśnie to zetknięcie się, matematyka, teoretyka z przykładami praktycznymi tak naprawdę spowodowało ogromny boom tej dziedziny, gdzie wykorzystuje się matematykę teoretyczną w bardzo praktyczny sposób. Wszędzie tam, gdzie mamy tak naprawdę konflikty, czy wprowadzamy różnego rodzaju firmy na rynek, kooperacje, konkurencje i tak dalej. Wszystko to tak naprawdę też wywodzi się właśnie z teorii gier. I to też pokazuje, że ekonomia jako nauka bardzo korzysta z interdyscyplinarności. Tak. Wspominałaś o języku matematyki, ale możemy mówić przecież o psychologii, o socjologii. Nie można zapominać o prawie, o regulacjach, bo to też bardzo ważny element opisu zjawisk ekonomicznych. Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z fizyką, to też dosyć popularny nurt badań. Wspominaliśmy o Adamie Smithie jako pewnego rodzaju filozofię. Tak. W związku z tym okazuje się, że ekonomia jako nauka, tak jak nasze życie tak naprawdę, to zbiór naczyń połączonych. Ja bym dodała do tego wszystkiego jeszcze biologię. O tak. Ponieważ bardzo często... Gen przedsiębiorczości. Gen przedsiębiorczości. Tu już wchodzimy już w ogóle w bardzo zaawansowaną biologię, ale nawet taką biologię populacyjną. Bardzo dużo modeli, których my myślimy o nich, że są modelami czysto ekonomicznymi, tak naprawdę powstało w inspiracji do biologii. Jaki przykład, który zawsze podaję studentom, modelu Goodwina, czyli... tak naprawdę konkurencja czy konflikt między pracującymi a pracodawcami. Goodwin miał koncepcję takiego modelu od dość dawna, to wiem od jego ostatniej doktorantki, profesor Sereny Sordi z Sieny. Natomiast tak jakby nie umiał ugryźć matematycznie tego problemu, który go nurtował. I jak to świętej pamięci profesor Hozer mówił, trzeba być w odpowiednim czasie, spotkać odpowiednich ludzi, mieć po prostu szczęście. Lecąc gdzieś na konferencję, zaczął rozmawiać z osobą, która koło niego leciała. Okazało się, że to też profesor biologii. Zaczęli mówić o nurtujących ich problemach i ten profesor z biologii mówi, słuchaj, no ja mam taki model, który może cię zainteresować, to jest model predator-prey, czyli model ofiara drapieżca, który tak naprawdę biolodzy też nie wymyślili, wzięli go z fizyki, bo to jest model Woltera Lotki i Goodwin tak naprawdę dodając wszystkie elementy ekonomiczne wykorzystał dokładnie model predator-prey. Takich zastosowań modeli biologicznych możemy znaleźć bardzo dużo. Ostatnio prowadząc wykłady we Włoszech, bo tam prowadzę zajęcia na studiach doktoranckich właśnie z zastosowania układów dynamicznych w ekonomii, miałam jako wolną słuchaczkę dziewczynę ze Szwecji, która pracowała w dużym projekcie, jak identyfikować wiek emigrantów, którzy do Szwecji trafiają, ponieważ najczęściej był ten sam schemat, trafiali bez paszportów, opowiadali te same historie i ciężko im było zidentyfikować wiek tych ludzi. Więc mieli jeden projekt polegający na tym, użyli statystyki, czyli uzębienie badali. Wzięli statystycznie ludzi, których byli w stanie wiek określić, badali ich uzębienie i na podstawie tego uzębienia wiek badali. Ja jej zaproponowałam jeszcze jeden model. Jest, tak jak ja zajmuję się ekonomią matematyczną, w biologii jest biologia matematyczna i taki główny zbiór modeli biologii matematycznej jest Muraja, autorstwa Muraja i tam jest model, jak rozpoznawać wiek krokodyli po ich zębach. No i wysłałam jej ten model, po czym ona mi napisała, że to jest drugi
model, który zastosują. Po prostu rozwój zębów, jak one się ścierają, jak rosną. Typowy model matematyczny zastosowali także właśnie do określania wieku tych ludzi, którzy tam do Szwecji trafiali. Czyli jeden model statystyczny, drugi czysto matematyczny. Czyli to oznacza, że my, naszych studentów, którzy zdecydowali się studiować ekonomię, uczymy nie tylko o pieniądzu, uczymy nie tylko o liczbach, ale potrafimy też uczyć o krokodylach, potrafimy też uczyć o uzębieniu, co pokazuje, że ekonomia, tak jak każda inna dyscyplina naukowa, jest otwarta na nowości, otwarta na różne nowe kwestie. No i chyba liczy się w niej, tak jak w każdej innej nauce, to, o czym wspominałaś. Piękny umysł. Dziękuję serdecznie. Gościem naszej audycji Różne oblicze ekonomii była dzisiaj doktor habilitowana Małgorzata Guzowska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego z Instytutu Ekonomii naszego uniwersytetu, pracowniczka Katedry Ekonometrii i Statystyki. Żegna Was Sławomir Franek. Rozmowa dnia w News Radio.